Dama w czarnym welonie, odcinek trzeci. Ile z nas naprawdę zna mężczyznę, którego poślubia? Ja nie znałam go wcale. Wiedziałam, że może mnie niejednym zaskoczyć. Ale przez myśl mi nie przeszło, że pewnego dnia spróbuje mnie zabić. Mówiłem ci, że to rozpustnik, ale nie sądziłam, że noc poślubną spędzi z inną. Jeszcze sobie przypomnij o Klarze i jej majątku. Dla nas nic nie zostanie. Powiedziałeś nas? Nie jesteśmy byle biedotą. Damy sobie z nimi radę. Moja droga, dzień dobry. Proszę, siadaj. Klara? Luizo? Hrabina nie obsługuje się sama. A gołe nogi pokazuje jedynie mężowi. Wcześnie się obudziłaś. Noce poślubne zwykle są długie. Przywykłam do wczesnego wstawania. Zdrowe, wiejskie zwyczaje. To dobrze. A propos, hrabina Suardi bardzo chciałaby cię poznać. Oczywiście, jeśli twój mąż się zgodzi. On też już wstał? Przepraszam, właśnie przyszedł pan hrabia. Z drogi. Olindo, nie musisz anonsować pana hrabiego. Od wczoraj jest związany węzłem małżeńskim z naszą małą Klarą. Dzięki, Olindo. Guido związany. Klara dopytywała o ciebie. Nieprawda. Nie odpowiada się na słowa skierowane do męża. Wiecie co? Noce poślubne rzeczywiście wyzwalają fantazję. Mnie wpadł do głowy pomysł na piękny prezent. Voilà. Dzień dobry. Zrozumiesz to, jak się ożenisz. Liczę, że noc poślubną spędzę w łóżku. Na pewno. Mamunia nie toleruje wybryków. Jestem nieco zmęczony. Opuszczam was. Luisa, prawda? Tu czy tam? Skoro związałem się z córką, nie chciałbym wejść do łóżka teścia. Pięknie ci w nich. Buona giornata. Miłego dnia. Nieszczęśliwa żona. Mateo? Napij się. Wyglądasz, jakbyś chciał kogoś zabić. Przykro mi. Nie musisz się martwić. Małżeństwo Klary niczego nie zmienia. Ja i ona jesteśmy jednością. Muszę iść. Anita? Dziękuję. Mój najdroższy Mateo, bez przerwy myślę o San Leonardo, o naszych polach. Pociesza mnie tylko to, że po moim ślubie ojciec zgodził się nie sprzedawać majątku.
Co u was słychać? Ciekawe, kiedy będziemy mogli zrealizować nasze marzenia. Ta ziemia mogłaby stać się rajem, gdyby ojciec dał się przekonać. Ale przede wszystkim myślę o tobie, którego... Przeszkodziłem? Pisałam do przyjaciółki. Przynieś resztę rzeczy. Możesz pisać do kogo chcesz. Nawet do tego, z którym chciałaś uciec. Jak mu tam? Mateo? A gdzie twoje ubrania? Jeszcze nie przywiozłaś? Więcej nie mam. Na wsi wystarczało mi jedno do pracy i jedno na niedzielę. Mam więcej rzeczy niż moja kobieta. Ostatni raz było tak... dawno temu. Kiedy? Pytam z ciekawości. Zaczekaj. Dziś w nocy też wychodzisz? Bywam z kobietami z różnych powodów. Dla przyjemności, z nudów, dla pieniędzy. Ale nie z przymusu. Oboje nas zmuszono. Zatem mnie rozumiesz. Nie, jako kobieta nie miałam wyboru. Ty miałeś. A więc za mało we mnie mężczyzny? Nie kpij sobie. Ta sytuacja jest trudna także dla mnie. Muszę wiedzieć, czego chcesz. Patrz na mnie, jak do ciebie mówię. Matilde Grandi. Siostra hrabiego. Proszę wybaczyć, hrabino. Potrzebujesz pieniędzy? Nie. Utrzymuję się z malarstwa. Czego zatem chcesz? Klara napisała, że mnie potrzebuje. Ja decyduję, czego jej potrzeba. Proszę cię. W odróżnieniu od ciebie, dokonała słusznego wyboru. Ho sbagliato. Popełniłam błąd. Powinnam była odmówić jak ty i uciec z Mateo. Ucieknij teraz. Co cię powstrzymuje? Ojciec sprzeda majątek i wszyscy w San Leonardo stracą pracę. Znajdą ją gdzie indziej. Ziemi na wsi nie brakuje. Mateo zasługuje na coś więcej niż mężatka. Zakochani nie mają takich skrupułów. Wątpisz, że go kocham? Powiedz, ilu mężczyzn znałaś? Nie rozumiem. Chcę powiedzieć, że wielką przyjaźń mogłaś wziąć za coś innego. Kocham Matea. Gdybyś z nim uciekła, nie narzekałabyś teraz, że mąż cię lekceważy. Nie obraź się, ale nie trudno było cię wykorzystać. Jeśli do tej pory tego nie zrobił, to chyba dobry z niego człowiek. Skończyłaś już z tą sałatą? To hortensje. Wymagają delikatności. Zobacz, jak pachną. Przestań. Wiesz, znowu jest tu jak dawniej, kiedy żyła twoja matka. Cieszę się, że przyszłaś. Tylko nie proś, żebym ci pomogła przy sałacie. Z roślin uznaję tylko tytoń. To wszystko, co mogę ci dać. Zwrócę ci. Mam przesłuchanie na drugiego skrzypka. Docenią mnie. Nie to, co w Paryżu.
Świetnie. Życzę szczęścia. Ty jesteś moim szczęściem. Dopóki francuska policja nie dowie się, że tu jesteś. Wiem, że będę mógł na ciebie liczyć. Jesteś piękna. Do zobaczenia, panienko. Olindo, zrób mi kawę, tylko szybko, bo muszę wyjść. Nie wiedziałam, że tu jesteś. Już wychodzę. Mogę iść z tobą? Teraz? Szybko się przebiorę. Lepiej nie. Jeszcze pomyślą, że się kochamy, a przecież to farsa. Ja nie kocham ciebie, a ty kochasz innego, prawda? Tak. Świetnie. Do jutra. Zaczekaj. Nie obchodzi mnie, co pomyślą. Wyjdźmy razem. To nie miejsce dla ciebie. Nie szkodzi. Nie wiesz, co mówisz. Poradzę sobie. Nie jestem niańką. I tak wyjdę z Carlotą. Pamiętaj, że rozejdą się plotki. Widziałam na wsi ćwiartowanie świń. Myślisz, że przestraszę się plotek? A teraz wyjdź. Przebiorę się. Ćwiartowanie świń. Dobry wieczór. Pięknie wyglądasz. Ważne, żeby się uśmiechać. Wydasz się wtedy pewniejsza siebie. Nie umiem śmiać się bez powodu. Wyszłaś za największego przystojniaka i jesteś tak piękna, że mój mąż wciąż się na ciebie gapi. Co ty? Widziałam. Masz mnóstwo powodów, by się uśmiechać. Guido przyjdzie później? Nie. Musisz być cierpliwa. Znam go od lat. Nigdy nie sądziłem, że się ożeni. On chyba też nie sądził. Chciał powiedzieć, że Guido nie jest taki zły.
Potrzebuję tylko czasu. Na pewno będziecie szczęśliwi. Jak my. Uśmiech? Przepraszam, pójdę się odświeżyć. Żal mi jej. Myślisz, że ona wie? Przy tej liczbie kochanek hrabiego trudno, żeby nie wiedziała. Z tą śpiewaczką La Serpillière, to prawda? Dziś jeszcze tak, ale kto wie, z kim on będzie jutro? Może ze mną? Jest wart 5 florenów. Nie grywam. Więc ja obstawię i wszystko, co wygram, będzie twoje. Cornelio, już wstałeś? Stryj chce z tobą rozmawiać. Spłaciłem długi twojego ojca i finansuję twoje występki z jednego tylko powodu. Żeby zapewnić córce odpowiednią pozycję. Zapisy umowy są dla mnie jasne. Więc nie brak ci rozumu, tylko charakteru i honoru. Klara od wczoraj nie wróciła. Jestem mężem, nie strażnikiem. Płacę ci, żebyś jej pilnował. Może powinieneś kupić psa, a nie zięcia. Spróbuj wyjść z tego domu, a unieważnię małżeństwo. Zostaniesz sam. Bez grosza. Z masą długów. A teraz możesz iść. Moje dziecko. Co tutaj robisz? Stęskniłam się za wami. Anita? Chyba już odwykłam. Nie wiesz, jak mi brakowało tej chłodnej wody. W mieście jest tak gorąco. Jak ci się tam żyje? Trident jest piękny, chociaż nie wychodzę z domu. Co robisz przez całe dnie? Przyjmuję panie z towarzystwa, przebieram się, przyjmuję kolejne panie. A co u was? Nic się nie zmieniło przez te 3 miesiące. Rzeka zabiera ziemię, ale Cornelia to nie obchodzi. Tak szybko minął mi ten czas. Mnie nie. Po co przyjechałaś? Zobaczyć się z tobą. Ze mną? Od tygodni do mnie nie piszesz. Wybacz, ale...
Musiałaś przyjmować damy z towarzystwa? Sei ingiusto. Jesteś niesprawiedliwy. Nie. Kocham cię. Pozbyłaś się mojej obrączki. I mówisz, że przyjechałaś do mnie. Nie bądź taki. Sam powiedziałeś, że musisz się zaopiekować Madaleną. Wyszłam za mąż, żeby ratować majątek. Do diabła z majątkiem. Powiedz tylko, a znajdę dla Madaleny inne miejsce. Poproś, a ucieknę z tobą. To nie takie proste. Może nie jest ci tak źle. Nie wiesz, co znaczy poślubić obcego człowieka, którego nic nie obchodzisz i który cię zdradza. A ty, co znaczy kochać kobietę, która należy już do innego. Wiedzieliście, że dzisiaj przyjadę. Liczyłem, że wszystko będzie już załadowane. Tak, wasza wielmożność. To dlatego się spóźniacie. Lepiej się włóczyć niż pracować, prawda? Proszę wybaczyć, wasza wielmożność. Żeby mi to było ostatni raz. Przepraszam. Pewnie ciężki ten kosz. Nie, wielmożny panie. Tylko się wydaje. Wsiadaj. Podwiozę cię. Dziękuję, nie trzeba. Anita! Anita? Chodź, pomożesz matce. Ave Maria, grazie. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jezus. Siedźcie, nie przerywajcie. Continuate pure. Clara, ecco dove Clara, tutaj jesteś. Zadajesz się z chłopstwem. To moja rodzina. Rodzina na wsi, w stajni. Ubrudziłem się. Kto mi wyczyści buty? No. Nie. Potrzyj tutaj. Continuate pure. Kontynuujcie. Scusate. Przepraszam. Anita. Przykro mi, Anito. Mi dispiace. Non è colpa tua. To nie twoja wina.
Avrei dovuto fare di più. Mogłam zareagować. Zabierz Matea daleko stąd. Zasługuje na więcej. Merita una donna migliore di me. Zasługuje na kogoś lepszego niż ja. Io sono cattiva. Jestem złym człowiekiem. Co ty mówisz? Powinnam kochać go bardziej. Może nigdy naprawdę go nie kochałam. Jest moją rodziną, wszystkim co mam, ale on ciebie kocha. Popełnia błąd. Zrozumie to. Może już zrozumiał. Przywieziesz jeszcze tego czegoś posypanego słodką mąką? Ta słodka mąka to cukier. Przywiozę dla każdego, dobrze? Wy też chcecie? Tak. Nie męczcie już, hrabinę. Adelino, proszę. Moje dziecko. Dziękuję, że nas odwiedziłaś. Chciałabym móc zostać tu na zawsze. To byłby błąd. Nie pochodzisz z ludu. Przypominasz swoją matkę. Kochasz tę ziemię, ale twoje miejsce jest w Trydencie. Do widzenia, Anito. Jedźmy. Klara, moje dziecko, co ci przyszło do głowy? Ojciec i mąż chcą z tobą mówić. Postąpiłaś skandalicznie. Nie może być tak, że nie wiem, gdzie i z kim jesteś. A ty jak postępujesz? Jestem twoim mężem. Masz mnie szanować. I zawsze szanowałam, a ty? Chcecie wiedzieć, gdzie byłam? W San Leonardo. U moich bliskich. I u Matea. Który nie jest na sprzedaż i mnie kocha. Tak jak mówiłem, człowiek bez charakteru i honoru. Zniknij jeszcze raz w ten sposób, a twoi bliscy skończą na ulicy, zaś Matteo w więzieniu. Tak mi przykro, kochanie. Nie spodziewałam się ciebie tutaj. Dlatego tu przyszedłem. Przykro mi. Czemu? Że usłyszałeś gorzkie słowa. Dokładnie tego się spodziewałem. Dopóki ten dureń, twój ojciec, mną gardzi, nie muszę przynajmniej skakać koło niego jak twój kuzyn. Winszuję roślinek. I nie przeceniaj się, dziewczyno. Jestem twoją żoną. Właśnie, właśnie. Żadne z nas nie chciało tego związku. Ale jeszcze możemy dać mu szansę. Chyba, że będziemy udawać, że nie istnieje. Ty będziesz spędzał noce z przyjaciółkami, a ja z innym mężczyzną.
Va benissimo. Mnie to odpowiada. Va benissimo per me. Nie obchodzi mnie, gdzie spędzasz noce. Ani z kim. O con chi? Buon divertimento. Dobrej zabawy. C'est l'amour qui vient. Jamais été plus heureuse d'aimer aussi bien. C'est l'amour, c'est l'amour. Jamais été plus heureuse d'aimer aussi bien. Brava! Bravo! Była naprawdę dobra, prawda? Complimenti, davvero. Gratuluję. Claro, ti prego. Claro, proszę cię. Czemu tak szybko ucieka? Chcemy jeszcze. Odwiozę cię do domu. Jedź, ja zostaję. E quello il tuo tavolo, giusto? To twój stolik? Cameriere, una bottiglia. Kelner, butelka szampana. Hrabina Clara Grandi Fossa. Filippo Corradi. Nie możesz tu zostać. Dlaczego? Bo jestem zamężna, tak? Żaden problem. Nessun problema. Ecco. Proszę. Siamo liberi. Jesteśmy wolni. Filippo. Powiedziałeś Filippo? Sì. Tak. Nie byłeś na naszym ślubie, prawda? Nikt nie był, nawet twój ojciec. Był wujek. Na pewno bym cię zapamiętała. To mi pochlebia. Nikt mi nie naleje? Bawmy się. Proponuję wznieść toast. Za wolność. Panowie, za wolność. Co tak siedzisz jak skamieniały? Mamy się bawić. Nigdy nie byłam w tamtych stronach. W mojej posiadłości jest nawet jezioro. Tam, gdzie ja dorastałam, płynęła rzeka. Musimy wracać. Powóz już czeka. Świetnie się bawię. Jedź sam. A jak wrócisz? Czy ktoś mnie odwiezie? Zrobię to z przyjemnością, hrabino. Do zobaczenia w domu. My też możemy jechać? Oczywiście. Dobranoc. Jedź.
Io dormirò di là. Prześpię się na sofie. Non sentirò la tua mancanza. Nie będę za tobą tęsknić. Dzień dobry. Jak się czujesz? Dobrze. A ty? Jesteś rozczarowany? Bardzo. Byłem przekonany, że nie będę pierwszym. Jeszcze nie pojąłeś, że jestem twoja? Uważaj. Na co? Może być inaczej, niż sobie wyobrażasz. Skąd to wiesz? Nic nie wiem. Powiem ci, co sobie wyobrażam. Długą podróż poślubną. Dokąd? Wenecja. Wilgotno. Palermo. Gorąco. Paryż będzie doskonały. Nie. Sekwana, wielkie bulwary. Podobno budują tam najwyższą wieżę świata. Powiedziałem nie. Posłuchaj. Wczoraj wróciłem tylko po to, żeby ci ją oddać. Nie znoszę Francji. Przynajmniej na coś się przydała.
Chodzi mi o to, że pewnie się nie pokochamy. Ale przynajmniej wiemy, że możemy się dobrze bawić. Rozumiesz? Mam pomysł. Wiem, dokąd cię zabiorę. Podróż poślubna do Rzymu? Pokryję wszystkie koszty. Zatrzymamy się u moich przyjaciół. Nie chcę nadużywać twojej hojności. Bez obaw. Ja zapłacę. Jeśli Guido pragnie sfinansować podróż, obrazisz go, płacąc z własnej kieszeni. Dziękuję za radę, Cornelio. Ale te pieniądze jeszcze nie są twoje. Poza tym naszej małej Klarze należy się taki prezent. Dziękuję. I postaraj się wrócić w ciąży. Chyba mamy na to szansę. Jak myślisz? W drogę. Daj mi pić. Daj mi pić. Wszystko dobrze? Vostra signoria. Wielmożny panie. O, appena iniziato. Dopiero zaczęłam. Se non continuo, jeśli przerwę, tak, zwierzę będzie cierpieć. A tu non ci devi pensare. Nie przejmuj się. Abbiamo tutto tempo. Mamy mnóstwo czasu. No, vi prego, per favore. Proszę, nie. Vi prego, per favore. No!
Che succede? Botter? Botter, co się stało? Anita! Anita? Anita! Stai ferma. Lesz. Zabiję cię. Przeklęty. Zabiję cię. Zniszczę cię. No chodź, spróbuj. Całe życie będziesz żałował tego, co zrobiłeś. Przyznaję, ładny ten twój Rzym. Są ciekawsze miejsca niż twój majątek. Powinieneś lepiej go poznać. Bylebyś tam nie jeździła. Guido! Guido? Miło cię widzieć. Alfredo, co za przypadek. Też wybierasz się na kapanelle? Nie przyjechałem obstawiać. A ja będę zwiedzał Watykan. Jestem w podróży poślubnej. Założę się, że to był jego pomysł. Panią też pasjonują wyścigi? No. Nie. Pani wybaczy. Moje szczere gratulacje. Ale proszę go mieć na oku. Jest gotów przegrać nawet obrączkę. Do zobaczenia w Trydencie. O czym mówiliśmy? Kto to był? A, o twoim majątku. Co to są te kapanelle? Nowy hipodrom. To nowy hipodrom. Już mnie to nie interesuje. Piękne kolczyki. Ojciec podarował je mojej matce. Musiał ją bardzo kochać. Czy ja wiem? Ty dałeś mi naszyjnik z pereł. Czy to znaczy, że mnie kochasz? No. Nie. Ale gdybyś umarła, byłoby mi tak samo żal, jak twojemu ojcu po stracie żony. Na pewno? Jako wdowiec mógłbyś żyć, gdzie tylko chcesz, przebierać w kobietach i cieszyć się pokaźną rentą. Scusa. Przepraszam. Thank you.
To był czas prawdziwego, zniewalającego szczęścia. Kochałam mężczyznę, za którego wyszłam. I łudziłam się, że wszystko się ułoży. Koniec odcinka trzeciego. Opracowanie Telewizja Polska. Tekst Kazimierz Haleński. Czytał Piotr Borowiec.